Już teraz ze mną w samochodzie Onetu Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, który śpieszy już, żeby dołączyć do gratulacji dla dziennikarzy. Oczywiście dla pana redaktora Schwertnera, gratulacje dla wszystkich laureatów nagrody Grand Press, dla wszystkich wyróżnionych, dla wszystkich tych, którzy byli też nominowani za dobrą robotę, za mówienie i pokazywanie prawdy, za bycie profesjonalistą i za uatrakcyjnianie nam naszej rzeczywistości. Czasem pokazywanie trudnych, bolesnych rzeczy, a czasem dawanie dużo radości. Szczególnie kiedy mamy taki niesamowity punkt odniesienia w postaci mediów publicznych, które jakoś tam nagród nie dostają. Znaczy, miano publiczne zostało utracone. No, publiczne może być coś, co jest dla wszystkich i co stara się wszystkie aspekty życia brać pod uwagę i brać całą obiektywną prawdę, a nie być elementem machiny propagandowej. Dzisiaj o to będziemy pytać, skąd kolejne 700 milionów, to jest 2 miliardy 700, przypomnę. Skąd te pieniądze są zabrane, z jakiego funduszu, czy może ze zdrowia, tak jak było w wypadku 10 miliardów. Zabrano 10 miliardów w tym roku z NFZ-u na fundusz covidowy. A z funduszu covidowego co kupiono? Węgiel. No bo fundusz covidowy przecież, jak sama nazwa wskazuje, no, jest od węgla, a nie od choroby. No, Fundusz Sprawiedliwości też jest od tego, żeby kupować Pegasusa. Więc to widać wszystko, jak jest pomieszane i poplątane, ale mam nadzieję, że jak rok się kończy, tak wszystko przemija. Nowa nadzieja wstępuje, ale Zbigniew Ziobro nie przemija. Za co ten Zbigniew Ziobro dostaje nagrody w takim razie? Ale dzisiaj chyba to jest zwycięstwo pyrusowe. Nie, ale to porozmawiajmy najpierw o tym, co się stało wczoraj w Sejmie. Porozmawiajmy potem o tym, co być może wydarzy się i na czym Zbigniew Ziobro może polec. Bo mówimy tutaj o dokumentach związanych z KPO, ale za chwilę. Gdyby nie to, że trójka z koła Polskie Sprawy wstrzymała się od głosu, to byście wygrali jako opozycja. Nie byłoby większości bezwzględnej, myślę. Nie byłby odwołany pan minister Ziobro w tym wypadku, bo takiej większości raczej by nie było. Pozycja jest słaba, zwycięstwo jest minimalne, ale to tak naprawdę nawet nie opozycja. To premier Morawiecki wczoraj dobił ministra Ziobrę ustawą, którą złożył pan minister Szynkowski-Welsenk, odpowiedzialny za sprawy europejskie, dotyczących zmian w Sądzie Najwyższym, dotyczących spraw odpowiedzialności sędziów. Pani redaktor to czytała, macie chyba bardzo tak, dobre informacje w Onecie, pokazujące nie tylko tą ustawę, która zmienia... Jeden projekt widziałem, pojawił się w nocy, teraz nasi eksperci analizują ten projekt, jak do niego będziemy podchodzić, to jeszcze jest przed nami, będziemy mieć na pewno analizy prawne w tej sprawie. Będziemy mieć też dyskusję polityczną, oczywiście, ale to jest gwóźdź do trumny Zbigniewa Ziobry. No, jeżeli po 7 latach wszystkie wielkie plany, reformy Solidarnej Polski, reformy wymiaru sprawiedliwości, którą z takim mozołem i takim pietyzmem były realizowane wbrew społeczeństwu, wbrew logice, wbrew konstytucji, wbrew interesowi narodowemu. Wbrew Komisji Europejskiej. Wbrew zasadom, przede wszystkim zasadom, na które się umówiliśmy. No i to wszystko idzie do kosza dzisiaj. Po 7 latach cała praca idzie do kosza. Po pierwsze pytanie, po co to wszystko, po co nam to było, po co była ta cała hucpa, po co było to zamieszanie, po co było to niszczenie Polski. A zna pan odpowiedź na to pytanie, po co? Dla własnych ambicji, dla pokazywania, dla jakiejś realizacji swoich fobii, dla jakiejś patologicznej chęci kontroli wszystkiego i wypisywania się jednak z Unii Europejskiej, czyli strategia polityczna, no, nieakceptacji Unii Europejskiej jako wspólnoty państw i narodów, do których należymy. Co zyskał właściwie na tym Jarosław Kaczyński? Nic. Stracił. No, są same straty, bo te pieniądze mogły być dużo wcześniej. Pozycja Polski słaba w Unii Europejskiej. Wymiar sprawiedliwości zdewastowany. On nie był w dobrej kondycji w 2015 roku, to trzeba sobie powiedzieć. Wiele osób było rozczarowanych, wiele osób nie mogło dojść sprawiedliwości. I emocje społeczną w tym względzie PiS wyczuł dobrze, bo on diagnozę miał dobrą. 80% oczekiwało zmian w wymiarze sprawiedliwości.
ale pacjent, który był w wątłej kondycji, de facto słaniał się na nogach, dostał taką dawkę uderzeniową. Mało tego, kilka dni temu diagnoza... Lekarz zupełnie nie przepisanych na tą chorobę, tylko takich, które dobiły no, de facto dobiły tego pacjenta. Kolejną diagnozę stawia premier Mateusz Morawiecki, mówiąc w wywiadzie dla sieci, że polskie sądownictwo jest w pół zapaści, że jest tak źle i że nie było gorzej. Może akurat w sprawie Morawiecki że... mówi prawdę. To jest rzadkość, ale jednak się zdarzają takie momenty. Jeżeli w tym momencie mówi coś takiego, to pierwszą decyzją premiera, jakby był prawdziwym premierem, z krwi i kości, realnym, mającym jakby coś do powiedzenia, jest... No, wymiar sprawiedliwości, 7 lat reformujemy, nic z tego nie ma, mówię o tym, że jest ten w zapaści, no to dymisjonuje takiego ministra. No nie to radzi dlaczego sobie. To się nie dzieje? No dlaczego bo są zależni od 15 wczoraj... głosów Solidarnej Polski. No dobra, wczoraj wychodzi na mównicę. I zrobią wszystko, żeby trwać przy rządzie i przy władzy. I nie mówi o żadnym sukcesie nie, nawet nie broni. Nie broni, tylko tę obronę Ziobry przekuwa na atak na opozycję, jak zawsze. No bo nie jest w stanie, już mu nie przejdzie przez gardło nic dobrego Ziobry. Dobrze, który go chce też odstrzelić z rządu i robi to od wielu, wielu lat. Więc oni nawzajem są w takim klinczu. To jest patologiczny związek polityczny, który prowadzi Polskę na manowce. I to jest bardzo niebezpieczne, bo można było nie robić tego całego zamieszania. Spróbować zmienić wymiar sprawiedliwości, skrócić czas postępowań, obniżyć koszty sądowe, dać szansę młodym ludziom, żeby szybciej dostawali się i zostawali sędziami, bo to jest ogromnie trudny proces edukacyjny, ale trudno się do tego zawodu było zawsze dostać i te braki kadrowe, cała administracja sądowa niedofinansowana, no jest pomysł jak to zmienić, jest pomysł jak to usprawnić, żeby to działało, żeby to też nie było oderwane od rzeczywistości. Panie prezesie, a czym się ten konflikt Morawiecki-Ziobro skończy? Jeżeli dojdzie do głosowania tych ustaw, które zostały w nocy przedstawione, i albo zostanie złamany kręgosłup części posłów Solidarnej Polski, którzy opowiadają... Bez nich się nie uda. Nie uda się w tej większości, która jest. Jeżeli złamany zostanie kręgosłup i to, co wszystko mówili o Unii Europejskiej, o swoich zmianach, że to są rewelacyjne zmiany i się z tego wycofają, no to jest kompromitacja polityczna. To znaczy, że ich słowa nie mają kompletnie znaczenia. Nie ma jakichś wątpliwości konstytucyjnych związanych sprawdzamy z NSA? Sprawdzamy to. Który ma przejąć sprawę To się pojawiło około 23, około północy, więc rozmawiamy po 8 godzinach od publikacji i to jest jak zawsze z PiS-em, że wrzucają na ostatnią chwilę. Trzeba się nad tym spokojnie zastanowić. Pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł, a nie przy przyjmowaniu prawa i na spokojnie przeanalizować. Komisja Europejska wstępnie się... Ale to nie Komisja Europejska. Przy całym szacunku nie Komisja Europejska decyduje o polskim prawie, tylko polski parlament decyduje o polskim prawie. Jeżeli chcemy mieć dobre prawo, to ono musi być przyjmowane tu w Polsce, z zasadami, na które się umówiliśmy, ale nikt nam tutaj nie będzie... Dla mnie nie jest wyznacznikiem tego, że dogadanie się PiS-u z Komisją Europejską, to nie jest żaden wyznacznik jeszcze dla Polski. A dogadanie się PSL-u z PiS-em? Nikt nie rozmawiał w tej sprawie. Nie ma takich rozmów? Znaczy, nikt do nas nie przyszedł prosić o poparcie tej ustawy. My złożyliśmy swoją, która wyprowadza Sąd Najwyższy na prostą i przywraca tam praworządność. Tak jak rozmawialiśmy w sprawie zielonej energii, o uwolnieniu wiatraków. Dobrze, panie prezesie, to jest ważne. Tak, bo to też jest jeden z kamieni milowych. Tak, i te ustawy będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Nasze tam uwagi dotyczące niższych cen prądu, dotyczące tego, żeby w najbliższej okolicy, tam gdzie zostanie postawiony wiatrak, po prostu część prądu była za darmo dla mieszkańców, odbiorców, żeby w ten sposób też zachęcić do budowy i może rozwiać część obaw. Jeśli chodzi o ustawy sądowe, nie nadano druku naszemu projektowi, nie rozmawiano o naszym projekcie, nie informowano ani nas, ani nikogo na opozycji, bo mamy taką koordynację między szefami klubów opozycyjnych. Nikt do tej pory nie był pytany o tą ustawę, bo tak naprawdę tej ustawy, oprócz chyba wąskiej grupy osób związanych z rządem, nikt nie widział, więc no dobrze, ale będziemy rozmawiać najpierw w gronie opozycyjnym. No, ale my nawet dzisiaj w Onecie piszemy, że
rozmowy, i to z waszych kręgów są informacje, że rozmowy z PiS-em są na finiszu już w sprawie poparcia tego pakietu. Powiem, nikt nie prezentował nam tej ustawy i nikt nie pytał nas i nie rozmawiał z nami na temat poparcia jakiejkolwiek ustawy sądowej. Rozmawialiśmy o odnawialnych źródłach energii. I to jest to, co się w tej sprawie wydarzyło. I tu innej wiadomości nie ma, bo czyli nie zaprzecza mogło być. Pan, że w ogóle jakiekolwiek negocjacje na ten temat były? Nie mogło być żadnych negocjacji, bo tej ustawy nie było i nikt nie analizował. Ale dobrze, ale teraz jest, zapoznacie się z nią. Będziecie rozmawiać z PiS-em? Oczywiście, że będziemy rozmawiać. Oczywiście, że będziemy rozmawiać. Podobają się panu te rozwiązania? Po pierwsze... Pobieżnie oceniając. Znaczy wycofanie się z głupot jest zawsze lepsze niż bycie w głupocie. I z tego tytułu, jeżeli się wycofują i mówią, no głupotę zrobiliśmy, bo to jest przyznanie się do radykalnego błędu, że kwestionowaliśmy prawo sędziów do zapytania, do ich praw i weryfikacji, jak, w jaki sposób kto został powołany. A teraz ma być test niezależności. Że wycofują się z Izby Dyscyplinarnej, która nękała sędziów, że nie będą represjonowani sędziowie, no to przynajmniej werbalnie w tych założeniach dużych, nie mówię już o szczegółowych zapisach ustawy, przepisach, które są w ustawie, ale o takich kierunkach, tak, to jest lepiej. Ale czy to jest na tyle, żebyśmy to mogli poprzeć? Na to jeszcze nie mogę odpowiedzieć, bo muszę... Ale nie wyklucza pan. Muszę zobaczyć ustawę i zobaczyć analizę wszystkich tych ustaw. Nie ma... Przestrzegam PiS przed tym, żeby chciało to tak dopchnąć szybciutko kolanem, bo czuję taką atmosferę, że zaraz jest... Wczoraj w poniedziałek płynął, dzisiaj będzie pierwsze czytanie, zamknijmy to jutro głosowaniami. No ale no, są przez... z tempa legislacyjnego. No tylko jak to się kończyło? To właśnie to się skończyło tak, że od... lat nie mamy pieniędzy, 1 000 000 euro codziennie kary. To się kończy w taki sposób, że muszą dzisiaj na kolanach prosić o to, żeby ktoś zaakceptował wycofanie się z ich głupot. No. Ale to podobno wy kolanami wycieracie dywany w Brukseli. Ale proszę nie powtarzać dyrdymałów i bredni opowiadanych, bo nikt nie wyciera ani Brukseli, ani Berlina. To jest ta narracja. Cytowałam Zbigniewa Ziobrę. No, ale to niestety nie zasługuje na powtarzanie, naprawdę, bo to jest skrajna nieodpowiedzialność, nieprawda. To dzisiaj, jeżeli ktoś dzisiaj jeździ z błaganiem do Brukseli, to jeździ ten rząd, ponieważ wpakował nas w takie maliny, robiąc głupoty, że nie jest w stanie inaczej z tego wyjść. No więc taktycy byli wielcy i suwerenni, jak zapytam się okazało. Tak, czy to są trudne dla polityków opozycji rozważania, bo z jednej strony no oczywiście chodzi o pieniądze dla Polski, ale z drugiej w czasie kadencji władzy, którą chcecie obalić. Jak się te argumenty waży? Nie, to interes narodowy, ja zostałem tak ukształtowany, politycznie wychowany, że Polska jest najważniejsza, że to jest na pierwszym miejscu. To może brzmi górnolotnie, ale w efekcie na końcu jest głosowanie, które to pokazuje. I mi mogą się podobać jedne działania rządu, inne się nie podobać. Mogę rywalizować, zabiegać o poparcie, o głosy, o swoją pozycję, ale na końcu drogi mamy ważną decyzję do podjęcia. Na przykład w sprawie bezpieczeństwa. I tak naprawdę, czy to zgłasza PiS, czy będzie zgłaszał ktoś inny, jeżeli to zwiększa bezpieczeństwo Polski według naszego najlepszego rozeznania i naszej najlepszej wiedzy, to będę zawsze głosował. Jeżeli uwolnienie energii wiatrakowej spowoduje, że będzie tańszy prąd, a będzie, to czy tą ustawę zgłasza PSL, czy zgłasza PiS, czy zgłosi Platforma, Lewica, czy ktokolwiek inny, to jak będzie dobra, to ją poprzemy. Znaczy, na końcu drogi... No to samo drogi, mówią senatorowie, na końcu też swój, tak, na końcu swój. Drogi, no takie musi być rozważanie. Ta rywalizacja będzie. Jasne. Ja uważam, że ten rząd w swojej filozofii jest zły po prostu. W tej sprawie Koalicja Obywatelska, jak pan myśli? Raz się wstrzymali od głosu przy KPO. My z Lewicą poparliśmy Krajowy Plan Odbudowy, pomimo jakichś wątpliwości, ale uważaliśmy, że te pieniądze są po prostu Polsce potrzebne i ważne. I widać, jak ich dzisiaj brakuje. No dobrze, ale jak koalicja zagłosuje przeciw, to będzie działanie wbrew interesowi Polski? Tak pan to oceni? To niech pani pyta Koalicję Obywatelską, bo nie jestem ani ich rzecznikiem, ani nie mam tutaj, nie uzurpuję
sobie prawa, żeby za nie odpowiadać w tej kwestii. Mm-hmm. No, nie czuje pan, że tutaj w tej sprawie koalicja musi mówić jednym głosem, musi mieć wspólne... opozycja, no, przepraszam. Zawsze lepiej, jak tak jest. Mm-hmm. Zawsze, jeżeli się da, to będzie lepiej, ale no, my jesteśmy różnymi formacjami, więc każdy ma prawo tutaj podejmować swoją decyzję. Ja uszanuję każdą decyzję, jaką koledzy z innych formacji demokratycznych podejmą, bo to jest demokracja, właśnie to jest esencja demokracji. Posiadanie swoich poglądów, możliwość różnienia się, szacunek dla tych, którzy myślą inaczej, a nie tylko wrzucanie i wtłaczanie takiej swojej linii i uważanie, że tylko moje jest prawdziwe i moje jest tylko poprawne. A jak idą rozmowy PSL-u z Agrounią w sprawie wspólnych list? O wspólnych listach nie rozmawiamy, rozmawiamy o wspólnych projektach. Myślę, że mieliśmy bardzo ważne oświadczenie wspólne w przeddzień Święta Niepodległości w Racławicach przed pomnikiem Bartosza Głowackiego, symbolicznym dla no, całej sprawy walki o historycznej walki o wieloletnią niepodległość, ale też symbolicznego pojednania między Tadeuszem Kościuszką a racławickimi chłopami i takiej braterstwa, można powiedzieć, na ówczesne czasy. Przepraszam za ten wątek historyczny, ale ja historię bardzo lubię, więc czasem sobie tak pozwolę. No, to akurat dla ludowców. To jest ważne. Dla nas, historycznie to jest ważne. Tadeusz Kościuszko. Bo pan powiedział, że nie rozmawiacie z Unią o wspólnym listach, starcie? O listach nie rozmawialiśmy. Rozmawiamy o tym, co nas łączy, co możemy wspólnie zrobić, na przykład jak zabiegać o to, żeby żywność była tańsza, bo co składa się na ceny żywności? Na przykład cena nawozów. I to jest bardzo ważne, no, nie dla tylko rolników. Dla rolników, ale dla konsumentów, no bo... Przekłada się na cen. Jeżeli ceny nawozów rosną 4 razy, to w którymś okrążeniu ten wzrost cen żywności jest podobny. No już dzisiaj widać, że są produkty, które zdrożały o 50, 60, 70%. Ale panie prezesie, na pewno... Znaczy mówi pan absolutnie nie, nigdy... A nie, to ja tego nie mówię. Z Agrounią. Nie rozmawialiśmy o tym. Mocno by się wam chyba przydała ta wspólnota, skoro w ostatnim sondażu Kantaru PSL ma zaledwie 2%. O manipulowanych sondażach to też nie warto chyba rozmawiać. A jest zmanipulowany ten, w którym wygrywa Koalicja Obywatelska? Tak, bo to jest jedyny... Znaczy, jakoś nie widziałem innych sondaży takich. Wszystkie inne dają nam średnia sondażowa z ostatnich miesięcy to jest 6-6,5%. I akurat nic tego nizowego, jak jest dociskanie do ściany w sprawie wspólnej listy, pojawia się taki sondaż. Ja to rozumiem. Myślę, że telewidzowie też to dobrze już wiedzą. Obiektywna, to co, ufać sondażom? Jakim? Którym sondażom mamy ufać? Ale to historia nas uczy, czy ufać, czy nie. W sierpniu 2019 roku, na 2 miesiące przed wyborami, ten sam sondaż nam pokazuje 2%, dostaliśmy 8,5% w wyborach. No to ufać, czy nie ufać? Chyba nie ufać. Mhm. No, 2% to tak szału nie ma, nie? Mimo no ale pokazałem... A 6 też. Bez tych 6 się nie będzie dało rządzić w Polsce. Mhm. I myślę, że będzie dużo, dużo więcej. Próba eliminacji nas... My nie jesteśmy ulubieńcami celebrytów, nie jesteśmy ulubieńcami pewnie tych różnych opiniotwórczych mediów również. Ale jakoś próba eliminacji się nie powodzi PSL-u od wielu, wielu lat, a myślę, że po tych wyborach będziemy bezwzględnie konieczni do rządzenia. Będziemy mieli swoją bardzo silną pozycję i może z Agrounią, może z innymi. A podobają się może panu... z Polską 2050 tak. Będzie wielka koalicja, która będzie jednym z najważniejszych podmiotów politycznych na polskiej scenie. A podobają się panu takie akcje jak ta Agrounia z wyrzuceniem telewizora przez okno, telewizora za kilka to nie tysięcy? To nie jest... Ja takich akcji nie robię. Mm. I takich akcji nie będę robił. No, to każdy ma jakąś swoją tutaj sposób na zainteresowanie, jakąś swoją emocję. Ja takich nie posiadam i ja bym był niewiarygodny, gdybym to zrobił, gdybym po prostu... Patrzyłam na ten telewizor, myślę sobie, kurczę, można by było dać, nie wiem, jakimś dzieciakom z domu dziecka. Duży telewizor dobry, no. No ja bym do tego inaczej podszedł i inaczej podchodzę. Ale na pewno to wzbudziło zainteresowanie, jak widać. Mm. Więc no, żyjemy trochę w takim świecie, gdzie... Szkoda, że przebić sposób. Się z... Ale dochodzimy czasem do momentu, kiedy mówienie bardzo mądrych słów
bez jakiejś niestety wyrazistej, a czasem efekciarskiej akcji w ogóle nie trafia. I można być najmądrzejszym, można mieć rację w wielu tematach, tylko z tą racją się jest w tym natłoku informacji strasznie trudno przebić. I rozumiem, że szukają różne środowiska, tak jak czasem przynoszą jakieś plakietki do Sejmu, żeby pokazać coś, swego rodzaju happeningi. Różne formacje próbują robić od lat, żeby zainteresować, żeby przebić tą bańkę tylko i wyłącznie odbiorców swoich najbliższych. Boże, żeby ja przekroczyć ten trend. Tak myślałam, że świat się zmienia, że dzisiaj takie historie. To pani redaktor wie jeszcze lepiej. No, my jeździmy ale w samochodzie. Ale powiedzmy, że dzisiaj, nie wiem, łeb Świński by naprawdę nie przeszedł. No, byłby chyba jeszcze bardziej. A kiedyś już Janusz no pani właśnie to, o tym mówię. No, dzisiaj to. Wydaje się, że to już dzisiaj nie wzbudziłoby takiego zainteresowania. Się skończyły. Że nie, myślę, że niestety ewolucyjnie pod tym względem zmieniamy się i ten przekaz musi już być tak uproszczony, że wracamy do hieroglifów często, do pisma obrazkowego. Do wyrazu dźwięku naśladowczego też. Tak, tak, naprawdę. Dobrze, panie prezesie, musimy kończyć. Tak ten świat wygląda. Ale bardzo wszystko, panu co dziękuję. Dobre przed nami. Tak, oby. Dzięki razem wielkie. Z nowym rokiem. Dziękuję wszystkiego bardzo. Dobrego. Bardzo Kosiniak-Kamysz, jak się nie zobaczymy, to spokojnych świąt. Dobrego świętowania. Dziękuję bardzo.